07 Zgłoście to najsłynniejszy kryminalny serial PRL-u. Mimo upływu lat jego popularność nie maleje. Bronisław Cieślak, tytułowy 07, porucznik Borewicz, zawitał do Centrum Kultury i Sportu na zaproszenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Dla mnie zaskoczeniem jest, że to mimo upływu lat nadal się cieszy jakąś tam popularnością. Za każdym razem słyszę od stacji emitujących, że widownia i oglądalność jest spora. Być może towarzyszy temu jakaś, nie wiem, nostalgia za tamtymi czasami. No niezręcznie mi powiedzieć, że być może był to po prostu przyzwoicie zrealizowany film. Dzięki serialowi obiektem prawdziwego kultu wśród fanów motoryzacji stał się Polonez FSO. Model, który wystąpił w serialu już na zawsze, będzie nazywany Borewiczem. Pan kierowca, to gdzie się uczył jeździć? W Urzędzie Spraw Wewnętrznych. Pierwszy się przepraszam. Też? Ja w ogóle nie mam prawa jazdy. Poloneza prywatnie nie miałem nigdy, szczerze mówiąc. Natomiast w serialu jeździłem nim przez kilka lat, no i pamiętam go ciepło. To nie gówniarze. Oni wiedzą, czego chcą. I chyba nie mają zamiaru zrezygnować. Dla najmłodszych widzów 07, nie pamiętających czasów Polski Ludowej, dziś niektóre sceny są już całkowicie niezrozumiałe. Na przykład tam prostytutka za $1 prosi, żebym ją zawiózł spod hotelu Victoria w Warszawie na Okęcie. No ale no to trzeba pamiętać, co tam wtedy znaczył dolar, ile to kosztowało. A tymczasem prywatny handel zawalą importowaną nielegalnie krępliną. Kręplina. To był taki materiał sprowadzony z zachodu, w Polsce trudno dostępny, modny, z którego panie szyły sobie tam kostiumiki. No jest co powspominać. Co prawda jeszcze nie zamierzam zamknąć za sobą drzwi, tak brzmiał tytuł jednego z odcinków tego serialu 07 Zgłosił na przykład, i odmaszerować pod trawnik. Więc nie wiem, co mnie jeszcze czeka, ale zdecydowanie znaczna, no dłuższa niż połowa część tego mojego życiorysu poplątanego jest za mną. No i to taka, jak powiedziałem, ścieżka wspomnień. No. W przyszłym roku minie 40 lat od emisji pierwszego odcinka 07 Zgłoś się. Polecamy również zobaczyć Bar Zacisze, Ostatnie Pomidorówka oraz Zbigniew Buczkowski w Bibliotece w Pruszczu Gdańskim.